Zaczynamy otwarciem pierwszego etapu naszego projektu Szkoła i Las uczą nas. Chcemy, żebyśmy w tym projekcie połączyli kilka elementów. Nauczymy się dobrze jeździć na rowerach. Wszyscy zdobędziemy karty rowerowe. Oczywiście, kiedy przyjdzie na to czas, bo wiadomo, że pierwszaki jeszcze mają chwilę. Potem wykorzystamy nasze umiejętności, żeby poznawać piękno naszych lasów. Temu też ma służyć umieszczona z tyłu piękna tablica, na której mamy ścieżki rowerowe na terenie Nadleśnictwa Rudera Cikorskiego, czyli w naszych lasach. Cały projekt będzie składał się jeszcze z elementów, które pojawią się już wkrótce, bo już dzisiaj zaczynają być montowane elementy drewniane, wiata edukacyjna oraz ścieżka edukacyjna, dzięki którym będziemy poznawali edukacyjnie nasze lasy, będziemy mogli prowadzić lekcje na dworze i korzystać z dobrodziejstwa pogody, dopóki ona jest. Wszystko przed nami, tak jak powiedziałam, zaczynamy dzisiaj miasteczkiem rowerowym, natomiast mam nadzieję, że w poniedziałek, jak przyjdziecie do szkoły, będzie już zamontowana cała drewniana ścieżka edukacyjna i będziemy mogli pięknie odnaleźć się w tej drewniano-leśnej naszej rzeczywistości. Ponieważ to Lasy Państwowe ogłosiły konkurs Klasa z Drewna, za co bardzo dziękujemy sponsorom, bo oto dzięki ich wsparciu finansowemu możemy te piękne elementy sobie tutaj na naszym podwórku montować. Drodzy goście, przyjaciele szkoły, według godności i tytułów, droga młodzież, drogi dzieci. Tak jak pani dyrektor powiedziała, pan burmistrz, spotykamy się koło bardzo ważnego święta. Dnia Edukacji Narodowej, a to jest święto wszystkich ludzi szkoły. Ale jak jest święto, to z okazji święta przychodzą do przyjaciół jego najbliższe osoby. Chcę wam powiedzieć z czystym sercem i z pewnością, że przyjaciele tej szkoły stoją właśnie przy wami. Bez wyjątku. To są ludzie, którzy na co dzień, gdy prosimy ich o pomoc, zawsze są pomocą świeżą. Ale chciałbym w pierwszym rzędzie, i mówię to z wielką szczerością i patrząc prosto w oczy wszystkim zgromadzonym, przypomnieć chwilę, jaka tu się wydarzyła w sierpniu. Dokładnie na tym boisku, przy otwarciu innej inwestycji, stanął pan minister Michał Woś. Ja podszedłem do pana ministra, powiedziałem o projekcie, pan minister powiedział, dlaczego to powinno się wydarzyć. Opowiedzieliśmy wtedy o wycieczkach rowerowych, praktycznie co sobotę się dzieje, jedziemy na zamek Kresos, tutaj stąd. Opowiedziałem o wielkich wyprawach, które ruszały z tego miejsca, aż na Bałty, od Jasnej Góry aż na Rynek Krakowski i wielu innych przedsięwzięć po karcie rowerowej, ale mówiłem też o tym, że nauczyciele młodszych klas nauczania zintegrowanego od wielu lat dbają o bezpieczeństwo na drogach. Przy wsparciu raciborskich policjantów, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, ale też z jego mamą dumą bowiem późniejskiego samorządu. Szanowni Państwo, projekt, który tutaj powstaje, jest projektem szerokim. Chcę otworzyć się na te lasy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zrozumienie, dobre serce, a przede wszystkim skuteczność w działaniu. Panie ministrze, powiedział pan ostatnio, w Kuźni Raciborskiej jestem u siebie. Myślę, że w sposób szczególny u Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej jest pan u siebie, za co teraz w imieniu całej kuźnieńskiej społeczności chciałem panu bardzo serdecznie podziękować. Wyszła ta ręka do góry, machamy. Super, czyli wszyscy słyszycie. A teraz, kto potrafi jeździć na rowerze, ręka do góry. I patrzcie dookoła, lewo, prawo. Widzicie? To wszystko jest dzięki temu, że ten plac dla was. Właśnie to pokazuje, że no, ten dzisiejszy dzień, to wydarzenie służy właśnie wam. Ale też było kilka rąk jeszcze dzieci, które się uczą jeździć na rowerze. I słuchajcie, i dla was ten plac też jest, też będzie. I z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo kiedy rzeczywiście w sierpniu pan burmistrz mi powiedział, że tutaj musi coś powstać, natychmiast trzeba działać, no to zobaczcie, mamy
Wrzesień, październik i właściwie gotowy. Plac jest gotowy, dzisiaj szkoła nas zaprosiła na otwarcie placu, a tutaj będzie jeszcze dzięki Lasom Państwowym cała infrastruktura. Będzie taka specjalna wielka wiata i klasa. I teraz powiedzcie, wolicie siedzieć w klasie w budynku, czy wyjść na zewnątrz na boisko? Kto woli wyjść na boisko? A, ja też. I tutaj będzie taka piękna klasa, gdzie będziecie mogli wyjść z panią nauczycielką, z panem nauczycielem i w tej klasie uczyć się przyrody, historii, polskiego. To już wszystko zależy od pani dyrektor, czy się zgodzi, komu się zgodzi. I oczywiście od nauczycieli i od dostępności tej klasy.